Wielce byłem zdziwiony, gdy dowiedziałem się, że Jagon wrócił, zanim ja i Rival przybyliśmy z odłogów. Jego gniew był tak wielki, że gdybym był młodszy, zapewnie uciąłbym Witkę z najbliższej leszczyni i z jej pomocą nauczył mnie Moresu. Zauważyłem, że wynikał nie tylko z mojej wyprawy w nieznane, ale z czegoś, co zasłyszał w Ulmski. Wykrzyczawszy swoją złość, nakazał mi słuchać z taką powagą, iż krnąbne uczucie buntu, którym odpowiedziałem na jego karcenie, znikło. Na zamku w Ulmski byłem dwukrotnie w życiu, za każdym razem wtedy, gdy moja matka składała wizytę swoim krewnym. Znałem go więc, tak jak i niższą partię doliny. Także wówczas, gdy ojciec przyjeżdżał do mnie, cierpliwie uczył mnie rozkładu naszych ziem i mówił o potrzebach naszych poddanych, rzeczach, które będą mi potrzebne w dniu, gdy przyjdzie mi zająć się jego miejsce. Lecz wieści, jakie przywiózł Jagon, były zupełnie nowe. Po raz pierwszy usłyszałem o najeźdźcach. Chociaż wtedy jeszcze ich tak nie nazywano, bo zdawali się być gośćmi, gdy schodzili ze statków w Ulmsporcie. Z jaką pogardą patrzyli na nas, wkrótce mieliśmy się przekonać, bo głupi nie jesteśmy. Być może my, ludzie zdolni, zbyt wiele wagi przykładamy do własnej niezależności i łączymy swe siły tylko w chwilach nagłej i palącej potrzeby. Lecz jak dzikie stworzenia umiemy zwietrzyć niebezpieczeństwo, jeżeli wejdzie na nasz teren. Rok czy kilkanaście miesięcy wcześniej zaczęli wężyć koło naszych portów u ujścia rzek. Wtedy postępowali ostrożnie, podając się za handlarzy, a towary, jakie oferowali w zamian za naszą wełnę, były nowe, przyciągały wzrok i miały wzięcie. Ale oni sami trzymali się raczej na uboczu, chodząc dwójkami lub trójkami, nigdy samopas. Nie trzymali się portów, ale wyruszali w głąb lądu, tłumacząc się, że szukają zbytu. Byli obcy i dlatego traktowani z nieufnością, szczególnie na ziemiach sąsiadujących z odłogami, mimo iż wiadomo było, że to przybysze zza morza. Witano ich uprzejmie i podejmowano na prawach gości, ale gdy patrzyli, słuchali i od niechcenia zadawali pytania, odwzajemniono się im tym samym. Niebawem mój ojciec na podstawie meldunków zauważył w ich podróżach metodę, która niepodobna była do kupieckiej, ale jego zdaniem znamionowała raczej zachowanie zwiadowców na obcej ziemi. Po cichu tedy posłał do naszych najbliższych sąsiadów – Ubsdale, Findel, gdzie zjechali pod pozorem wielkiego targu, który się tak odbywał, Flandglydale, a nawet Westdale, która miała też własny port – Jorby. Ze wszystkimi panami na tych dolinach żył dobrze. Nie było między nami waśni, zaś oni byli gotowi wysłuchać go, a następnie wysłać własnych ludzi na zwiad. Przekonali się coraz bardziej, że mój ojciec poprawnie ocenił sytuację. A obcy zza morza węszyli po naszych ziemiach, mając na uwadze jakiś własny swój cel, który nie wróżył nic pomyślnego doliną. Wkrótce miano zadecydować, czy uznać to za wspólną sprawę i zakazać statkom z Alizonu zawijania do portów. Jednakże próba przekonania panów, aby złączyli wysiłki dla jednej wspólnej sprawy, była zadaniem, którego podjąłby się jedynie człowiek ogromnej cierpliwości. Żaden z panów nigdy otwarcie nie poddałby się woli innego. Nie mieliśmy wodza, który zjednoczyłby wszystkich pod jednym sztandarem i jednym dowództwem. I to miało nas zgubić. Teraz w Ulmskiej spodziewano się pięciu panów z północy. Planowano wymienić poglądy w tej sprawie. Lecz taki zjazd wymagał uroczystości, o której ludzie rozprawialiby tyle, by obcym nie objawiła się jego prawdziwa przyczyna. Mój ojciec znalazł taki powód. Pierwsze nadanie broni swemu dziedzicowi i ceremonia przyjęcia mnie do drużyny, co już należało uczynić przy moich latach. Do tej chwili uważnie śledziłem słowa Jagona, ale jego bezceremonialne oświadczenie, że to ja mam być oficjalną przyczyną tego zgromadzenia, poruszyło mną do głębi. Od dawna byłem przyzwyczajony żyć na osobności, z dala od zamku i krewnych i jedynie takie życie zdawało mi się stosowne dla mnie. Ale usiłowałem zaprotestować. Jagon bębnił palcami w plac stołu. Nie, to on ma rację, pan mój Ulrik. Zbyt długo byłeś odsunięty od wszystkiego, co według prawa tobie się należy. On musi to zrobić nie tylko dlatego, aby móc skrycie pomówić z panami, ale dla twego własnego dobra. Przekonał się, że szaleństwem było jego dotychczasowe postępowanie. Szaleństwem? Byłem zdumiony, że Jagon w taki sposób wyraża się o moim ojcu, ponieważ był poddańczo wierny Ulrikowi i oddawał mu cześć, jaką zapewne obdarzyłby dawnego. Tak rzekę, szaleństwem. Słowo to wystrzeliło po raz wtóry z jego warg jak bełt z kuszy. Jest tam u niego kilku domowników, którzy chętnie widzieliby, żeby sprawy potoczyły się inaczej. Zawahał się i wiedziałem, co chce mi dać do zrozumienia, że moja matka wolała moją siostrę i jej narzeczonego i w nich widziała dziedzica na Umsday. Nigdy nie zasłaniałem uszu na pogłoski docierające do zagrody leśnika w przekonaniu, że powinien wiedzieć i o najgorszym. Popatrzeć tylko na ciebie,
jak on ponownie wpadł w złość. Nie jesteś potworem. A jednak rozchodzą się opowieści, że Ulrich, pana Umsday, musi cię tutaj przetrzymywać skutego łańcuchami, bo tak wstrętny masz wygląd i tak spaczony umysł, że nie jesteś człowiekiem, nawet zwierzęciem. Tak rozogniony wykrzeszał iskrę i ze mnie. Więc to tak mówiono o mnie w moim własnym zamku. Musisz pokazać, jaki jesteś. Musi on ciebie uznać za swego prawowitego następcę przed tymi, którzy graniczą z Umsday. Wtedy nikt nie powstanie, aby cię w przyszłości zelżyć. Ulrich teraz wie, bo sam usłyszał szepty, a nawet osobiście zwymyślał szepczących, a niektórzy byli na tyle bezczelni, by opowiadać mu o tym, co zasłyszeli. Powstałem od stołu, który stał między nami, podszedłem do wielkiej wojennej tarczy Jagona zawieszonej na ścianie. Spędzał długie godziny polerując ją, aby lśniła jak lustro, choć jej wypukłość zniekształcała moje odbicie. Jeżeli nie zdejmę butów, rzekłem, to może ujdę za człowieka. Buty miałem przemyślnej roboty, starannie dopasowane, by moje nogi zakończone jak u byka racicami udawały zwykłe stopy. Jeżeli pójdę o buty, to może nikt nie pozna prawdy. Buty obmyślił sam Jagon, a wykonano je ze skóry specjalne przysłanej przez mojego ojca. Jagon przytaknął. O tak, pójdziesz ty w tych butach, wilczę i udowodnisz wszystkim, co szepczą po dolina, że twój ojciec spodził prawdziwego dziedzica, który złoży przysięgę władyki. Bronią robisz równie dobrze, o ile nie lepiej od mężów zbrojnych, co stoją na straży zamku. A masz na tyle rozumu i sprytu, że będziesz ostrożny. Nigdy przedtem nie usłyszałem od niego tylu pochwał. Oto dlaczego, odziany w kolczugę, uzbrojony i bardzo dobrze obuty, opuściłem to wygnanie, na które byłem skazany wraz z Jagonem i wyruszyłem do zamku mego ojca. Towarzyszyły mi obawy, ponieważ jak zauważył Jagon, miałem nieco rozumu i zdawałem sobie sprawę, że nie wszyscy domownicy będą skłonni powitać mnie z otwartymi ramionami. Nie miałem okazji przed wyjazdem pomówić jeszcze z rywalem. Pragnąłem, by zaofiarował się iść ze mną, a jednocześnie wiedziałem, że to nigdy nie nastąpi. Podczas naszego ostatniego spotkania patrzył na mnie tak, aż poczułem, że widzi moje myśli i potrafi odczytać wszystkie moje niepewności i lęki. Masz długą drogę przed sobą, kierowanie, rzekł. Tylko 2 dni jazdy, poprawiłem go, jedziemy tylko do Ulmskip. Rival potrząsnął głową. Ty, który niesiesz gryfa, jedziesz dalej w niebezpieczeństwo. Tropi cię śmierć. Dasz, a w zamian otrzymasz. I dawanie, i wzięcie z plami krew i ogień. Pojąłem, że daleko widzi i zapragnąłem zasłonić sobie uszy, ponieważ zdawało mi się, że jego słowa sprowadzą na mnie tę ponurą przyszłość, która mu się objawiła. Śmierć czyha u stóp każdego narodzonego człowieka. Zebrałem odwagę, by mu odpowiedzieć. Jeżeli potrafisz daleko widzieć, powiedz mi, jaką tarczą mam się bronić. Jak? Odrzekł. Każda przyszłość jest jak wachlarz, rozłożona na wiele dróg, które mają swój początek w danej chwili. Wybierzesz to, pójdziesz jedną drogą. Wybierzesz inaczej, podążysz inną, trzecią czy czwartą. Lecz w końcu żaden człowiek nie ucieknie od nakreślonego wzoru, a nie pójdzie mu wbrew. Przed tobą leży twój. Idź ostrożnie jak leśnik kierowanie i pamiętaj, masz w sobie głębię, a jeżeli nauczysz się z niej czerpać, będzie ci ona lepiej służyć niż jakakolwiek tarcza lub miecz wykuty przez najzręczniejszego z kowali. Powiedz mi, zacząłem. Nie, odwrócił się nieco ode mnie. Tyle mogę powiedzieć, ale nie więcej. Nie widzę, jakiego dokonasz wyboru i żadne z moich słów nie może na ten wybór wpłynąć. Idź w pokoju. Uniósł dłoń i nakreślił między nami znak. O mało co się nie cofnąłem, bowiem jego palec pozostawił w powietrzu bladą światłość, która rozwiała się prawie natychmiast. Zrozumiałem wtedy, że niektóre wyprawy rywala musiały go doprowadzić do odkryć, gdyż niewątpliwie znak ten był znakiem mocy. Do następnego spotkania, towarzyszu, pożegnałem przyjaciela. Nie odwrócił twarzy, ale stał tak, z ręką zniesioną ku mnie. Teraz wiem, że był świadom, iż to spotkanie było naszym ostatnim spotkaniem i być może ogarnął go żal. Lecz nade mną nie ciążyło przekleństwo wzroku, które sprawia o wiele więcej bólu, niż przynosi korzyści. Który człowiek chciałby spojrzeć w przyszłość, wiedząc, że czeka go tam tak wiele złego? Gdy zdążaliśmy do Ulmski, jak on ciągle mówił i wkrótce przekonałem się, że nie bez powodu. Opisał mi domowników mego ojca i charakter każdego tak, jak on go postrzegał, różnych używając tonów, abym bez słów mógł pojąć, kto będzie mi przychylny, a kto nie. Wydaje mi się, że uważał mnie za dziecko gotowe popełnić jakiś błąd i sprowadzić na siebie klęskę, wobec czego robił, co mógł, aby zabezpieczyć mnie przed palnięciem głupstwa.
Mojego starszego przyrodniego brata, który mieszkał w Umskip, odkąd był malutkim dzieckiem, odesłano do krewnych matki, gdy osiągnął odpowiedni wiek, aby tam pobierał nauki żołnierskie. Zeszłego roku właśnie powrócił ze swym towarzyszem broni, kuzynem Rogerem, narzeczonym mojej siostry. Nie trudno było mi zgadnąć, że on przyjacielem nie będzie i że przy nim należało być ostrożnym. Matka moja miała zwolenników wśród załogi zamku i Jagon, używając całej swojej dyplomacji, starał mi się ich wszystkich wymienić, pokrótce każdego opisując i podając, jakie zajmowali stanowiska. Ale po stronie mego ojca stało znacznie więcej ludzi. Wierni mu byli także oficerowie, dowódca zbrojnych, marszałek i inni. Był to więc dom podzielony, a w takich pełno jest pułapek i łatwo się potknąć, chociaż powierzchnia zdaje się być gładka. Słuchałem bacznie i zadawałem pytania. Może te objaśnienia były pomysłem Jagona, a może mojego ojca, który w ten sposób chciał mnie przygotować na spotkanie z przyjaciółmi i nieprzyjaciółmi i sprawić, abym umiał rozróżnić jednych od drugich. Wjechaliśmy do zamku w zmierzchu. Jagon zagrał na rogu, gdy podchodziliśmy, to też przy wrotach witały nas wystawione straże i czekały honory. Zauważyłem wciągniętym nad maszt pod naszym własnym gryfem sztandary Upsdale i Fattlengale, stąd wiedziałem, iż dwaj panowie wezwani przez mego ojca już przybyli. Tak więc od samego początku miałem być wystawiony na ciekawskie i wrogie oczy. Musiałem dobrze odegrać swoją rolę, udawać nieświadomego przeciwnych prądów, nosić się skromnie, jak przystało na terminatora w sztuce wojennej, ale i nie być głupcem. Czy potrafią temu podołać? Nie wiedziałem. Gdy zsiadaliśmy z koni, strażnicy uderzyli mieczem o miecz. Mój ojciec, odziany w obszerny, odświętny płaszcz, zarzucony na kaftan i spodnie, wyłonił się z ciemnej czeluści portalu prowadzącego do sali. Ukląkłem na jedno kolano, podając mu swój miecz, który ująłem za koniec przeszczota, a on lekko dotknął palcami jego rękojeści i tak przyjął mój hołd. Potem podniósł mnie na nogi i, trzymając dłoń na mym ramieniu, poprowadził z podwórca do wielkiej sali, gdzie już czekały gotowe stoły, a słudzy rozkładali na nich tkane pasy jasnego lnu, rozstawiali talerze i rogowe kubki. Było tam dwóch innych mężów średniego wieku, zarzuconych przez ramię od świętych płaszczach. Mój ojciec przedstawił mnie Savronowi, panu na Umpsdale oraz Wintofowi z Flatgaltej. Byłem świadom, że patrzyli na mnie uważnie, lecz wspierała mnie myśl, że ubrany w kolczugę i skórzany kaftan nie różniłem się wyglądem od własnych synów. W owej chwili żaden z nich nie mógłby krzyknąć potwór. Przyjęli moje pokłony, jakby to było zwyczajne spotkanie, jakby mnie nie było na zamku godzinę lub dwie, a nie całe życie. Ponieważ byłem zaledwie chłopcem i według zwyczaju uważano mnie na razie za osobę mało znaczącą, mogłem szybko usunąć się z towarzystwa starszych i pójść do tej części mieszkalnej, gdzie skoszarowano kawalerów. A ponieważ byłem dziedzicem władyki, przydzielono mi osobną komnatę, nieledwie pustą, o wiele mniej wygodną niż mój kąt u leśnika, gdzie stało zaledwie łóżko, wąskie i twarde, dwa stołki i niewielki stół. Chłopiec służący przyniósł mi moje torby podróżne. Zauważyłem, że przyglądał mi się z ciekawością, gdy myślał, że tego nie dostrzegam, i ociągał się z wyjściem, ofiarowując się przynieść mi gorącej wody do mycia. Kiedy na to przystałem, zdawało mi się, że zamierza jak najdalej wykorzystać możliwość obejrzenia na własne oczy potwora z bliska i być może opowiedzieć o swych odkryciach towarzyszu. Zdążyłem odłożyć na bok skórzaną kamizelkę i kolczugę, zanim wrócił, i stałem w pikowanej spodniej kurcie, przerzucając ubrania w poszukiwaniu mojej odświętnej kamizeli ozdobionym znakiem gryfa. Przysunął się z wrzątkiem, patrząc na mnie, gdy stawiał dzban z wodą i miskę na stole. Zsunął z ramienia ręcznik i położył go obok. Jeśli potrzebujesz pomocy, panie czukerowanie, wygładziłem kaftan. Powoli odpiąłem haczyki, pozwoliłem, by zsunął mi się z pleców i obnażył mnie do pasa. Niech widzi, że nie jestem szpetny. Tak jak powiedział, był Jagon. Póki nie zuję butów, póty nikt nie ośmieli się mnie zelżyć. Możesz wyszukać mi koszulę, wskazałem na moje torby i wtedy ujrzałem, jak wpatruje się we mnie. Czego się spodziewał? Ciała straszliwie zniekształconego? Spojrzałem na własną piersi i ujrzałem coś, co tak zrosło się ze mną, że zapomniałem, iż to noszę kryształowego gryfa. Sunąłem łańcuszek przez głowę, położyłem wisior obok na stole. Na czas mycia. Widziałem, jak na niego patrzył. Dobrze, niech wie, że noszę talizman. Nie było w tym nic nadzwyczajnego, a talizman w kształcie własnego znaku rodowego był nader odpowiedni. Znalazł koszulę i podał mi ją, gdy ponownie wkładałem gryfa. Zapiął mi kaftan i wręczył pas ze sztyletem, zanim odszedł, bez wątpienia mając wiele do opowiadania towarzyszom. A gdy zamknął drzwi, wyjąłem na wierzch mojego gryfa i zacisnąłem go w dłoni.
Zwykle, gdy go tak trzymałem, czułem, jak bije od niego łagodne ciepło, a wraz z ciepłem płynie uspokojenie i pociecha, jakby ta rzecz, stworzona na długo zanim mój dziad przemierzył południowe doliny, czekała przez stulecia tylko po to, bym ją wziął w rękę. Do tego czasu wszystko szło jak powinno, ale przed sobą miałem jeszcze ciężką próbę. Odkąd wiedziałem, że przyjdzie mi pojechać do Umsley, starałem się uniknąć myśli o spotkaniu z matką. Cóż miała mi do powiedzenia, a co ona mnie? Między nami leżała przepaść, nad którą nikt nie przerzuci mostu po tylu latach. Stałem więc lekko ściskając kulkę kryształową i myśląc o tym, co zrobię lub rzeknę w chwili, której już nie mogłem odkładać. Nagle wydało mi się, że ktoś odezwał się głośno, ale był to tylko głos, który zabrzmiał w moich myślach. Czułem się, jakbym wyjrzał przez dopiero co odsłonięte okno i ujrzał dotąd przede mną zakryty widok. Widok ten tonął w cieniach i wiedziałem, że na zawsze będzie dla mnie niedostępny, tak jak i matka, z którą nigdy nie mieliśmy się spotkać i prawdziwie się do siebie zbliżyć, na zawsze sobie obcy. Nie miałem poczucia straty, czułem jedynie, że zdjęto ze mnie pewien ciężar, że mnie uwolniono. Nie istniały między nami żadne więzy, nie byłem jej dłużny nic ponad to, czego oczekiwała. Spotkam się z nią jak z każdą inną wielką panią, złożę jej uprzejmy hołd, nie żądając niczego w zamian. W mojej dłoni kula promieniała ciepłem, ale słysząc szmer u drzwi, schowałem ją na piersiach, zanim odwróciłem się twarzą do tego, który tam stał. Mam wzrost tylko nieco wyższy od średniego i szczupłą budowę ciała. Ten młodzian był na tyle wysoki, że musiałem podnosić oczy, by spotkać się z nim wzrokiem. Miał szeroką szyję, ramiona, szeroką szczękę. Jego włosy koloru piaskowego kręciły się w ciasne loki. Musiał stoczyć nie lata walkę z nimi, zanim zaczesał je gładko grzebieniem. Na grubych wargach widniał półuśmieszek, podobny do tych, które widywałem u chełpliwych żołnierzy, kiedy znęcali się nad jakimś prostaczkiem, by pokazać swoją wyższość. Jego odświętny kaftan był przeozdobiony pięknym haftem i ciasno leżał na beczkowatej piersi. Przesuwał dłońmi w górę i w dół po sztywnym przodzie kaftana, jakby chciał zwrócić na nie swoją uwagę. Mimo iż tak wielki, nie całkiem sobą wypełniał drzwi, bowiem obok niego stał ktoś mniejszy, drobniejszy kształtem. Wyrgnąłem. Poduszna twarz podobna mojej świadczyła o naszym pokrewieństwie. Tak samo ciemniejsze odcieniem włosy były podobne moim. Twarz była bez wyrazu, niemal pozbawiona jakichkolwiek cech charakteru, ale odgadłem, że za tą niejaką twarzą skrywa się bystry rozum. To jego uznałem za niebezpiecznego. Od pierwszej chwili poznałem w nim nieprzyjaciół. Opis Jagona był dokładny. Olbrzym był mi bliższym krewnym, przyrodnim bratem Chlajmerem. Jego towarzysz to był Roger, narzeczony mojej siostry. Witajcie mi, kuzyni, odezwałem się pierwszy. Z twarzy Chlajmera nie znikł uśmieszek. Przeciwnie, stał się jeszcze szerszy. Nie ma ani sierści, ani pazurów, w każdym razie nie tam, gdzie widać. Ciekawym, w jaki sposób jest naznaczony Rogerze? Mówił, jakbym był rzeczą, która nie słyszy ani go nie rozumie. Lecz jeśli miał zamiar wykrzesać ze mnie iskrę gniewu, by ją potem rozdmuchać, to był głupcem. Od razu umiałem go ocenić. Czy ciągnąłby na tę samą nutę, gdyby mu nie przeszkodzono, nie wiem, ponieważ odezwał się Roger nie w odpowiedzi na uwagę Chlajmera, lecz na moje powitanie. I to podobnie uprzejmym tonem, jakby nigdy nie żywił innych zamiarów. I ty nam witaj, krewniaku. Chlajmer miał cienki głos, jak to czasem bywał potężnych mężczyzn i wysławiał się z pewną ostrożnością. Ale głos Rogera był ciepły i przekonywający. Gdybym nic o nim nie wiedział, mógłbym się był oszukać i uwierzyć, że w istocie przyszedł mnie powitać. Szli ze mną do wielkiej sali. Nie wiedziałem, czy czuć ulgę, czy nie, gdy spostrzegłem, że nie ustawiono żadnych krzeseł dla kobiet. Ten posiłek był przeznaczony najwyraźniej tylko dla mężów. Niewątpliwie moja matka wolała pozostać we własnych komnatach. Ponieważ sprawa wszystkim była znana, nikt nawet o niej nie wspomniał. Zauważyłem, jak ojciec raz po raz przenikliwie na mnie spogląda z wysokiego stolca. Miałem miejsce przy końcu stołu, między Chlajmerem a Rogerem, choć nie wiedziałem, czy to zamierzali, czy nie. Jeżeli ojciec był z tego niezadowolony, to nie mógł zrobić wiele, nie ściągając na siebie uwagi, czego nie chciał. Moi towarzysze wcześniej zaczęli podstępne podchody. Chlajmer naciskał, bym do dna opróżniał mój róg wina, mówiąc, że wszelki umiar z mojej strony naznaczy mnie w tej kompanii. Gładka mowa Rogera najwyraźniej miała na celu uwypuklić to, że trafiłem tu nieokrzesany, prosto z jakiejś zagrody, nie mając ani manier, ani rozumu. Musieli się zawieść, bo nie dopięli swego. Chlajmer zmarszczył czoło, spochmurniał i mruczał pod nosem słowa, które wolałem nie słyszeć.
ale po Rogerze nie było widać, aby żywił niechęć do mnie za zniweczenie planów, z którymi zasiadał do stołu. Wreszcie Chlajmer wpadł w swoją własną pułapkę. O ile to była pułapka, zamroczył go napitek. Zaczął mówić coraz głośniej, aż niektórzy z siedzących bliżej zaczęli go uciszać. Byli to młodzi krewni goszczących tutaj panów i, jak mi się zdało, szczerze unikali zwady. I tak rozpoczęło się moje życie pod dachem ojca. Szczęśliwie nie musiałem wiele czasu spędzać w pobliżu Chlajmera i Rogera. Ojciec korzystał z okazji, że przedstawia syna światu i wobec wszystkich uznaje za dziedzica, aby trzymać mnie przy sobie, zapoznawać z sąsiadami, uczyć szczegółów ceremoniału, który odbył się trzeciego dnia zgromadzenia. Złożyłem przysięgę krwi przed onieśmielająco poważnym ciałem złożonym z panów dolin, przyjąłem miecz od ojca i tak oto z godziny na godzinę przeistoczyłem się z niewypróbowanego i pomijanego młodzieńca w mężczyznę i zastępcę ojca. Jako takiemu zezwolono mi na udział w naradzie dotyczącej Alusyńczyków. Chociaż wszyscy byli zgodni, że w nadejściu ludzi zza mórz kryło się jakieś zagrożenie, wystąpiły ostre podziały co do sposobu postępowania wobec takiej sytuacji. Wreszcie rozmowy załamały się, tak jak to często w dolinach bywało, i nie osiągnięto żadnego planu działania, który połączyłby wszystkich. Z uwagi na moją nową rangę na Umsdale odprowadzałem kawałek drogi w dół doliny pana na Upsdale. W drodze powrotnej moje życie jako dziedzica na Umsdale o mało co nie zakończyło się, zanim się na dobre rozpoczęło. Dowód grzeczności wobec naszego gościa. Jechałem z pochwą miecza związaną tasiemkami na znak pokoju. Byłem też bez kolczugi. W pewnej chwili coś mnie ostrzegło przed niebezpieczeństwem. Ogarnął mnie tak przemożne poczucie zagrożenia, że nie tracąc czasu na poluzowanie miecza, chwyciłem sztylet i jednocześnie pochyliłem w przód, aż poczułem na policzku i podbródku szorstką grzywę mojego rumaka. Zabrzmiał suchy trzask wystrzału i o mojej ramie otarł się bolesny jak palący płomień bełt. Uszedłem z życiem. Znałem sztuczki leśnych ludzi, do których uciekali się w czasach rozbojów. Rzuciłem nożem i w odezwie usłyszałem jęk mężczyzny, który tuż przedtem pojawił się za skałą, ponownie we mnie celując. Prawie jednocześnie obróciłem się i obnażonym mieczem ciąłem drugiego, który nacierał na mnie ze stalą w dłoni. Mój koń, szkolony do boju, uderzył go kopytem i napastnik znikł mi z oczu, z wrzaskiem tarzając się po ziemi. Obaj pojmani okazali się ważnymi więźniami, bowiem chociaż mieli na sobie ubiór wędrownych najemników, co chodzą z doliny w dolinę w czasie żniw, byli to właśnie ci najeźdźcy, o których tak długo rozprawialiśmy. Jeden umarł, drugi był ciężko ranny. Mój ojciec zawezwał mądrą z doliny i kazał jej zająć się nim. Mało czego świadom, mówił w gorączce. Nie dowiedzieliśmy się, jaki był cel ataku na mnie, lecz za to udzielił nam wielu innych cennych informacji, za których przyczyną obawy ogarnęły nas na kształt czarnych chmur. Mój ojciec wezwał do siebie mnie, Jagona i zaufanych dowódców swojej straży. Mówił szczerze. Nie twierdzę, że potrafię daleko widzieć, ale każdy, kto ma nieco rozumu w głowie, pojmie, że za tym kryją się wyraźne cele i plany. Jeżeli nie pomyślimy teraz o przyszłości, to może zawahał się. Nie wiem. Nowe niebezpieczeństwa oznaczają nowe sposoby uporania się z nimi. Zawsze byliśmy wierni tradycjom naszych ojców, lecz czy teraz to, co im służyło i nam, będzie dobre służyć? Być może nadejdzie dzień, kiedy będziemy potrzebowali przyjaciół, którzy chwycą za tarczę razem z nami. Chciałbym teraz od nich wszystkich uzyskać takie zapewnienie. Dlatego też wygładził dłonią leżącą przed nami na stole mapę dolin. Tu mamy Upsdale i pozostałe. Tym już powiedzieliśmy, co nas może czekać. Teraz należałoby ostrzec południe. Najpierw Ifcribe, tam gdzie mieszka Lady Joyce. Na długo usunąłem ze swych myśli. Czyżby oto nadszedł dzień, kiedy mój ojciec każe, by ześciło się to małżeństwo? Oboje mieliśmy już zwyczajnie przyjęte lata. Pomyślałem o mojej matce i siostrze, które jakby zamurowały się we własnych komnatach, odkąd przebywałem w Ulpskip. Nagle uświadomiłem sobie, że nie chciałem, by Lady Joyce dołączyła do nich, a byłaby zmuszona to uczynić, gdy przyjechała teraz. Zapewne ich sąd o mnie miałby i na nią wpływ. O nie, musi przyjść do mnie z własnej woli, albo wcale. Lecz co czynić, by istotnie tak się stało? Odpowiedź pojawiła się tak nagle, jak owo błyskawiczne ostrzeżenie, któremu zawdzięczałem życie, i tak jasno i wyraźnie, jakby przemówił do mnie głos. Dlatego po tym, jak mój ojciec włożył Jagonowi, co miał usłyszeć Lord Gride, gdy zawiezie do Ifcribe dary imieninowe dla mojej małżonki, rozmówiłem się na osobności z moim dawnym nauczycielem.
Nie wiedziałem, dlaczego to robię, ale ciążyło to na mnie niby gis nałożony na bohatera, który odtąd nie umie się od niego uwolnić. Dałem mu kryształowego gryfa, nakazując, by oddał go w ręce samej Joyce'a. Może to właśnie była właściwa zapłata za narzeczoną. Miałem się o tym przekonać, gdy wreszcie staniemy twarzą w twarz. Joyce'a. Wieści, które przyniesiono mojemu stryjowi z Umsley, spowodowały pewną zmianę w mojej własnej przyszłości. Zdecydowano, że tego roku nie pojadę do mego małżonka, tak jak wszyscy się spodziewali, ale będę musiała czekać spokojniejszych czasów. Gdy uznano, że skoro tak bezczelnie nasłano na Umsley szpiegów, to najazd mógłby nastąpić lada chwila. Mój stryj za pośrednictwem Jagona powiadomił Umsley o zmianie swoich planów. Nie było odzewu i sprzeciwu ani od Ulrika, ani od Karowana. Domyślił się więc, iż przyznano mu rację. Od tego czasu prowadził poważne rozmowy ze swymi ludźmi oraz posłańcami, których wysłał do Trenwamter, a także do przyjaznych nam lub spokrewnionych dolin. Był to czas, gdy niepokój narastał. Tej jesieni przy żniwach pracowaliśmy pilniej niż kiedykolwiek za mojej pamięci. Ograbiliśmy wszystkie krzaki na łąkach z dzikich jagód, obieraliśmy drzewa z orzechów, gromadziliśmy zapasy wszelkiego rodzaju, zupełnie jakby padł na nas cień nadchodzących lat głodu. Latem stryj kazał oczyścić, zasiać i obsadzić więcej niż zazwyczaj pól. Pogoda była tak niepewna, jak i nasza przyszłość. Często zdarzały się wielkie burze. Dwakroć rozmyło drogi i byliśmy odcięci, póki mężczyźni ich nie odbudowali. Docierały do nas zaledwie strzępki wiadomości, gdy przedarł się do dolin posłaniec od tego czy innego pana. W Ulmsporcie nie było już słychać o szpiegach. Z południa dochodziły słuchy o dziwnych statkach, które otwarcie nie zarzucały kotwicy w portach ani na redzie, ale patrolowały wybrzeża. A potem i one znikły na pewien czas, co podniosło nas na duchu. Zdawało się, że stryj obawia się najgorszego, bowiem wysłał marszałka do Trenwamter, a ten powrócił wiodąc ze sobą dwa wozy tajemniczego metalu z odłogów i kowala, który natychmiast zabrał się do kucia nowej broni i odnawiania starej. Ku memu zdumieniu stryj kazał mu wziąć ze mnie miarę na kolczugę. Gdy sprzeciwiła się temu dama Maw, popatrzył na nią spod brwi, ponieważ dawno już stracił był swój dobry humor. Siostro, uspokój się. Tobie kazałbym dać taką samą, ale wiem, że nie nosiłabyś jej. Lecz posłuchajcie dobrze, wy obie. Widzę, że stoimy wszyscy w obliczu najciemniejszych dni, jakie kiedykolwiek przyjdzie nam przeżyć. Jeżeli nadejdzie wieść, że idą siły najeźdźców, być może przyjdzie nam, pokonanym, wycofać się z doliny do doliny. Stąd dama Maw głęboko wciągnęła oddech, jej złość ustąpiła innemu uczuciu, a na jej twarzy zagościł wyraz, którego nie pojmowałam. Krajt, czyżbyś nie dokończyła, ale jej strach był tak wielki, że udzielił się i mnie. Czy śniłem? Tak, Maw, raz. Duchu płomienia, ochroń nas. Chwyciła w dłonie pęk srebrnych kółek, które nosiła zawieszone u paska. Szybko okręciła je w palcach, bezgłośnie odmawiając wiersze modlitwy, wsparcia dam. Stało się tak, jak rzekł. Spojrzał na nią. Śniłem. Raz. Jeszcze dwakroć uniosła zakrwawioną głowę, zaciskając wargi. Szkoda, że ostrzeżenie nie zna miary czasu. Mamy to szczęście, lecz jednocześnie przeklęci jesteśmy, że jest nam dane, odparł. Czy lepiej wiedzieć, że przed tobą leży ciemność i żyć w jej cieniu? Czy trwać w nieświadomości i spotkać się z tym, co nas czeka bez uprzedniego ostrzeżenia? Z dwojga wolę ostrzeżenia. Uda nam się utrzymać Infkrypt, jeżeli przyjadą od strony rzeki lub wzgórz. Być może. Wzruszył ramionami. Musicie być przygotowane w najgorszym przypadku uciekać konno. Nie na wybrzeże, ani na południe, ale do Norsdale lub nawet na odłoki. Lecz jak dotąd nie pojawił się nikt prócz szpiegów. Nadejdą, Maw, nie wątp to, nadejdą. Gdy powróciłyśmy do komnat, ośmieliłam się zadać jej pytanie. O jakim śnie mówił pan mój stryj? Stała przy oknie, patrząc i nie widząc, jak ci, których zaprzątają ich własne myśli, ani świat naokół. Na dźwięk mojego głosu zwróciła ku mnie głowę. Śnie? Przez chwilę wydawało mi się, że nie odpowie. Potem odstąpiła od okna, a jej palce wciąż były zajęte modlitewnymi kółkami, jakby z nich czerpała pociechę. To ostrzeżenie dla nas, najwyraźniej mówiła z niechęcią. Dla tych, którzy przysięgli płomieniowi, takie sprawy to, ach, nie powiem na pewno, że to się zdarza, a my nie mamy w tym swego udziału. Wiele lat temu Randor, nasz ojciec, wziął pod swoją opiekę mądrą, którą oskarżono o konszachty z dawnymi. Była to spokojna kobieta, żyjąca w samotności, nie szukała niczyjego towarzystwa.
Miała zaś dar do zwierząt, a jej owce były najwspanialsze w całej dolinie. Znaleźli się zawistni ludzie. I tak, jak mówił mój pan, bywa, że w przypadku wstrętnych plotek zawiść udaje się rozpędzić za pomocą jedynie języka i warg. Miała w zwyczaju chodzić samotnie w górz, by szukać ziół i tajemnic. Lecz chociaż wiedziała o wiele więcej niż inni, nie chełpiła się tym, ani nie używała swej wiedzy, by komukolwiek zaszkodzić. Natomiast zatrute słowa obróciły mieszkańców dolin przeciw niej. Pewnej nocy zebrali się, by zabrać jej owce, a ją samą przegnać precz. Randor przebywał wówczas trem Wampter i gdyby sądzili, iż nadal tam jest, nie odważyliby się na to. Rzucali właśnie płonącą żagiew na jej strzechę, gdy nadjechał z towarzyszami. Własnym batem ukarał tych, którzy żywili wobec niej złe zamiary i na oczach wszystkich wziął pod własną tarczą. Powiedziała, że zostać nie może, ponieważ bezpowrotnie zniszczono jej spokój. Życzyła sobie widzieć naszą matkę, która wówczas była przemienna. Położyła dłonie na ciężkim brzuchu Lady Alice, mówiąc, że poród będzie miała lekki, z czego ucieszyli się, bowiem źle znosiła pierwsze rozwiązanie, a dziecko na domiar nieszczęścia urodziło się martwe. Mądra dodała, iż będzie to syn i że posiądzie pewien dar. W czasie wielkiego niebezpieczeństwa w snach ujrzy przyszłość. Dzięki dwóm pierwszym snom będzie mógł zabezpieczyć się przed przepowiedzianą przyszłością, ale trzeci będzie złym zwiastunem. Potem zniknęła z ich krajów i z doliny i nikt nie widział, jak odeszła. Lecz to, co przepowiedziała, spełniło się, bowiem w miesiąc potem nasza matka powiła syna, twojego stryja Krajta, a on miewał sny. Ostatnio sen przepowiedział mu śmierć małżonki, gdy bawił w południowych stronach i nie mógł być przy niej, chociaż zajechał konia na śmierć, więc kiedy on śni, możemy w jego sny wierzyć. I tak nauczyłam się nosić kolczugę, ponieważ mój stryj miewał sny. Nauczył mnie też posługiwać się lekkim mieczem, jego własnym z chłopięcych czasów. Chociaż uczennica była ze mnie nieszczególna, nauczyłam się jednak zręcznie władać łukiem i nawet zyskałam tytuł strzelca. W przyszłości miałam wielokroć być wdzięczna stryjowi za te umiejętności, choć już było za późno, bym mógł się dowiedzieć, iż ratował mi życie swoją przezornością. Minął rok wiedźmy mchowej, w którym miałam dołączyć do karowana w Umsdej. Czasami brałam w dłonie kryształowego gryfa i trzymałam go, myśląc o moim małżonku i zastanawiając się, jakim był mężczyzną. Na przekór wszystkim mym nadziejom, żaden z posłańców, którzy kursowali między Ulmsdej i Ifkrypt, nie przywiózł mi oczekiwanego konterfektu. Na początku złościło mnie to, potem wymyśliłam różne usprawiedliwienia, na przykład, że może w Ulmsdej nie było nikogo, kto znał sztukę malowania podobizn, ponieważ nie jest to powszechnie spotykana umiejętność. A w obecnych niepewnych czasach trudno było szukać daleko czegoś, co było tak mało ważne. Chociaż mieliśmy nadmiar zapasów, oszczędnie z nich korzystaliśmy, nawet podczas świąt zimowych, jak nigdy przedtem, a pilnował nas mój stryj. Jego zwiadowcy objeżdżali naszą dolinę, a on sam niecierpliwie wyczekiwał posłańców. Minął miesiąc lodowego smoka i minęło wiele dni w miesiącu śnieżnego ptaka w nowym roku, kiedy nadeszła spodziewana wieść. Przywiózł ją mąż, który przedarł się przez śniegowe zaspy i dotarł do zamku tak zziębnięty, iż trzeba go było zdejmować z konia, a ten zaraz upadł i już nie wstał. Na południu gorzała wojna. Rozpoczęły się najazdy, które zdumiały nawet tych panów, którzy przewidująco starali się do obrony przygotować. Zamorskie diabły nie walczyły mieczem ani łukiem, tak jak to było w zwyczaju u nas w dolinach. Oni sprowadzili ze statków na ląd wielkie żelazne potwory. W brzuchach tych potworów kryli się zbrojni, a czołgały się one naprzód, rzygając z nosów wielkimi płomieniami. Ludzie ginęli albo w płomieniach, albo zgnieceni pod ciężarem niezgrabnych tułowni. Gdy mieszkańcy dolin skryli się po zamkach, potwory napierały ciężarem na mury i burzyły je. Nie znaliśmy takiej wojny, a ludzie z ciała, krwi i kości nie mogli z nią się mierzyć. Teraz, gdy było już za późno, rozesłano wici. Tylko głupcy pozostawali w swych zamkach, czekając, aż zostaną pożarci jeden po drugim. Inni zgromadzili swe siły w jedną armię dowodzoną przez czterech panów z południa. Tym udało się odciąć dostęp do trzech potworów, którym potrzeba było jakiejś strawy nieznanej, by mogły działać. I tak je zniszczyli. Ale utraciliśmy wybrzeże. Stamtąd napływało coraz więcej najeźdźców, chociaż zdawało się, nie mieli już tak wielu pełzających potworów. Nadeszło wezwanie do Dolin Północnych, aby mężowie zgromadzili tu siłę zdolną zatrzymać najeźdźców i nękać ich, nie pozwolić, by zagarniali dolinę po dolinie tak, jak się zrywa dojrzałe śliwki z drzewa.
W ślad za posłańcem zaczęli ściągać pierwsi uchodźcy, ci, którzy mogli powołać się na więzy krwi. Zbrojna drużyna towarzyszyła lektyce i dwóm kobietom, które przeprowadził przez góry jeden ze zwiadowców mojego stryja. Były to Lady Izaula, Ingilda, a w lektyce majaczące w gorączce leżał ranny Toros. Tak oto znaleźli się u nas, bez ziemi i domu, tylko z tym, co udało im się unieść ze sobą. Ingilda owdowiała po 2 latach małżeństwa. Gapiła się na mnie prawie bezrozumnie, trzeba ją było za rękę podprowadzić do kominka, włożyć w dłoń kubek i nakazać, by piła. Zdawała się nie wiedzieć, gdzie się znajduje, ani co jej się przydarzyło, oprócz tego, że znalazła się w samej głębi bezkresnego koszmaru. Nigdy nie wydobyliśmy z niej żadnej składnej opowieści o tym, w jaki sposób udało jej się uciec z mężowskiego zamku, który był jednym z tych rozgniecionych przez potwory. Prowadzona przez łucznika z drużyny małżonka przedarła się do obozu wojska w Dolinie i tam spotkała Izaulę, która przybyła, by się opiekować synem rannym podczas ataku na potwory. Odcięci od południa musieli uciekać pod nasz dach. Dama Maw natychmiast zajęła się pielęgnowaniem Torosa, a jego matka nie opuszczała go we dnie ani w nocy. Mój stryj znalazł się w rozterce i musiał wybierać między obowiązkiem wobec armii, a przyrodzoną powinnością obrony własnego gniazda. Ponieważ od początku uważał, iż jedyna nadzieja w połączeniu sił, wybrał armię. Zebrał tylu ludzi, ile mógł, by doliny całkowicie nie pozbawiać obrońców, pozostawiając na miejscu jedynie niewielki, ale dobrze wyszkolony oddział pod dowództwem marszałka Tagel. W pierwszych dniach miesiąca Sokoła nastąpiła odwilż. Korzystając z niej wyruszył. Z baszty nad bramą patrzyłam, jak odjeżdża. Sama. Dalej Mark wezwano do Torosa, którego stan się pogorszył. Chwilę wcześniej stałam na dziedzińcu, rozlewając z wojennego dzbana strzemienny napitek przyprawiony korzeniami na dobrą wróżbę. Nadal trzymałam ten dzban. Był misternie wykonany, miał kształt wojownika na koniu, a nalewano zeń przez otwór w pysku konia. Skapnęło na śnieg kilka kropel, czerwonych jak krew. Zadrżałam na ten widok i szybko zatarłam to miejsce, aby nie ujrzeć czegoś, co mogłoby być złym znakiem. I w kraj trzymaliśmy stale w pogotowiu, bez wieści o tym, bo nie przybywali już posłańcy, jak postępowała wojna. Wiedzieliśmy jedynie, iż może nas ogarnąć niespodzianie. Zastanawiałam się, czy mój stryj śnił znowu i jakie straszne przepowiednie czytał w tych snach. Może przyjdzie mi nigdy się nie dowiedzieć. Ponownie sypnął śnieg, zamykając przełęcz, co dało nam poczucie bezpieczeństwa. Póki śnieg leżał, groźby nie było, lecz tego roku wiosna przyszła wcześniej. Wraz z drugimi roztopami przybył posłaniec od stryja głównie z radami, by pilnować obwarowań doliny, na ile to było w naszej mocy. Niewiele nam przekazał o dokonaniach wojsk na południu, a posłaniec opowiadał tylko przygnębiające historie. Nie rozegrali prawdziwej bitwy. Nasze wojska musiały uciekać do taktyki banitów z odłogów, przeprowadzając błyskawiczne napady na tył i obozy nieprzyjaciela i wyrządzając tam możliwe jak najwięcej szkód. Przywiózł jedną ciekawą wiadomość, że Ulrik, panna Umsdel, wysłał oddział na południe pod komendą Kerowana i że sam zachorzał. Obecnie uważano, iż być może Kerowan wróci, aby objąć dowództwo nad Umsdel, jeżeli armia najeźdźcy wyląduje w Ulmsporcie i wedrze się na ląd, tak jak to było w Jorby i innych miejscach na wybrzeżu. Tej nocy, gdy uwolniłam się od wszystkich moich obowiązków, wzięłam kryształowego gryfa do ręki. Od dawna już tego nie robiłam. Myślałam o tym, który mi go przysłał. Gdzie spał tej nocy? Pod gwiazdami z mieczem w garści, nie wiedząc, kiedy róg zagra wezwanie do broni. Życzyłam mu jak najlepiej z całego serca, chociaż tak niewiele o nim wiedziałam. Czułam ciepło w dłoni i kula jaśniała w mrocznej komnacie. Nie wydawała mi się wcale dziwna, niosła mi raczej pociechę, ulżyła na chwilę mej doli. Patrzyłam w nią. Nie była już przezroczysta. Nie widziałam gryfa, ale wirującą mgłę, w której pojawiały się cienie. Cienie zmagających się mężów. Otoczyli jednego i atakowali go. Krzyknęłam na ten widok, chociaż nie dostrzegałam go wyraźnie. Zlękłam się, że talizman darowany przez małżonka pokazywał jego śmierć. Chciałam zerwać łańcuszek z szyi i odrzucić od siebie tę rzecz, ale nie mogłam. Kula przejaśniła się i gryf znowu patrzył na nie czerwonymi ślepiami. Z pewnością to wszystko było wytworem mojej wyobraźni. Tu jesteś, głos Ingildy brzmiał jak oskarżenie. Toros jest bardzo niespokojny, trzeba byś poszła do niego. Patrzyła na mnie, wydawało mi się z zazdrością. Odkąd wyszła za zasłony wstrząsu, pod którą kryła się od dnia przyjazdu, znów była sobą. Ingildą Strymwampter. Czasem musiałam wytężyć całą swą wolę, aby nie odpowiedzieć jej ostro, gdy odzywała się tak, jakby to ona była tu panią, a ja leniwą służką.
Toros powoli wracał do zdrowia. Jego gorączka podała się wiedzy damy Maw, lecz bardzo był osłabiony. Wzywano mnie do niego, bo czasem tylko ja mogłam go ubłagać, by się posilił lub uspokoić go. Dla jego dobra byłam gotowa wypełniać te zadania. Lecz ostatnimi czasy przestało mi się podobać to, jak trzymał się mojej dłoni, gdy przy nim siedziałam i dziwny sposób, w jaki na mnie patrzył, jakby miał do mnie niezaprzeczalne prawo. Tej nocy niechętnie szłam na wezwanie, wstrząśnięta tym, co widziałam w kuli lub co mi się przywidziało. Nie dopuszczałam do siebie myśli, iżby to mogło być prawdziwe dalekowidzenie, chociaż w czasach, gdy mężczyźni walczyli w rozpaczliwej wojnie, a z nimi mój małżonek, było całkiem prawdopodobnie, że zginął. Zapragnęłam mieć dar widzenia albo mądrą na dworze, którego by go miała. Ale dama Maw nie ścierpiałaby wyzwania takiej mocy. Krewni, którzy zjechali do nas, stanowili dopiero pierwszą falę uchodźców. Jeżeli mój syn przewidywał, iż będziemy musieli im otworzyć nasze bramy i spichrze, to o niczym nas nie uprzedził. Zastanawiałam się, wydzielając każdego ranka porcję żywności na dzień, czy starczy nam nawet na skromne posiłki do czasu żniw, o ile tak, to długo potrwa. Nowi przybysze byli to przeważnie włościanie, kobiety i dzieci oraz kilku starych lub rannych mężczyzn. Niewieloma w razie konieczności można by obsadzić stanowiska obronne. Rozmawiałam z damą Maw, marszałkiem dzień wcześniej i zdecydowaliśmy, iż w chwili, gdy pogoda się poprawi, wyśle się ich dalej na zachód, w doliny jeszcze nietknięte wojną, a nawet do siedziby dam w Norstedt. Nie mogliśmy się obarczać ciężarem bezużytecznych rąk. Teraz, gdy weszłam do komnaty, gdzie leżał Toros, aby oderwać się myślami od kuli, starałam się obmyślić to wyjście, na które nic nie mogłam poradzić, ale musiałam rozważyć, co robić. Toros leżał wsparty na poduszkach i wydawało mi się, że wygląda lepiej niż wtedy, gdy go tu wniesiono. Więc po co wzywano mnie? To pytanie cisnęło mi się na wargi, kiedy pani Izaugla podniosła się ze stołka ustawionego koło łoża, a on wyciągnął do mnie rękę na powitanie. Ona nie spojrzała nawet w moim kierunku. Wzięła tacę i pomrukując coś wyszła pospiesznie. Joyzan, chodź tu, abym mógł na ciebie popatrzeć. Jego głos też był mocniejszy. Masz sińce pod oczyma, za ciężko pracujesz, drogie serce. Zmusi mnie do podejścia do stołka, ale zamiast usiąść, przyjrzałam się jego twarzy. Była wychudzona, blada i naznaczona cierpieniem. Ale w jego oczach malowała się przytomność, a nie zmącone myśli gorączkującego. Znów ogarnął mnie ten niepokój, który czułam już wcześniej w jego obecności. Wszyscy tu mamy dużo obowiązków, Torosie. Nie robię mniej ani więcej niż powinnam. Mówiłam krótko, nie wiedząc, czy należało zwrócić uwagę, że nie miał prawa używać tak czułych słów, zwracał się do mnie kobiety zamężnej. Wkrótce to się skończy, powiedział. W Norstedt wojna, a jej brzydota ciebie splamić nie może. Norstedt? O czym ty mówisz, Torosie? Do Norstedt pojadą uchodźcy. Nie możemy ich tutaj zatrzymać. Nie mamy dość zapasów. Ale my nie jedziemy. Może natomiast zabierzecie się wy. Gdy to powiedziałam, poczułam, że moje brzemię zależało. Życie w Ifkrajb stałoby się łatwiejsze, gdyby ci krewni nie stali wiecznie nade mną. Ale i ty pojedziesz, powiedział tak spokojnie, jakby było to przesądzone. Zamek, który właściwie można nazwać oblężonym, to nie miejsce dla dziewczęcia. Dama Maw, czyżby ułożyła to za moim plecami? Nie, dobrze ją znałam. Nagłe przerażenie zniknęło. Toros nie miał żadnej władzy nade mną. Opuszczę zamek na rozkaz Tria lub Karowana i niczy inny. Zapomina, że nie jestem dziewczęciem. Mój małżonek wie, że jestem w Ifkrajbd. Przyjedzie po mnie. Do tego czasu tu pozostanę. Twarz Torosa oblał rumieniec. Joyzan, czyżbyś nie wiedziała, czemu wiernie stoisz przy nim? Nie przyjechał po ciebie w wyznaczonym czasie. Już 2 miesiące, jak minął termin ustalony przy zaślubinach, nieprawdaż? Możesz mu teraz odmówić i nie będzie to oznaczać, że łamiesz jakąkolwiek przysięgę. Gdyby chciał ciebie, czy nie przyjechałby o czasie? Przez szranki nieprzyjaciół? Nie wątpię, odparłam. Pan Kerowan dowodzi drużynie swego ojca na południu. Nie jest to czas, aby domagać się pilnego przestrzegania umówionych dat. Ani ja nie zerwę więzi, póki mój małżonek sam nie oznajmi, że mnie nie chce. Być może nie całą prawdę mówiłam. Jak każda kobieta, miałam swoją dumę, ale pragnęłam, by Toros mnie zrozumiał i nie wyrażał tak bez osłonek czegoś, o czym wolałam nie mówić. Jeżeli zabrnie za daleko, skończy się nasza przyjaźń, a lubiłam go. Jeżeli zechcesz, będziesz wolna, powtórzył uparcie. A jeśli prawda ci miła, to wiesz sama, czego pragniesz. Przecież to, że to, co do ciebie czuję i czułem od chwili, gdy cię zobaczyłem, jest jasne. I ty czujesz tak samo, jeśli zechcesz szczerze sobie. O nie, Toros.
To, co ci teraz powiem, ma taką wagę, jakbym przysięgała na płomień, a będę to zmuszona zrobić, jeżeli mi nie uwierzysz. Jestem żoną Kerowana i nią pozostanę, jak długo będziemy żyli, a on się mnie nie wyprze. Będąc zamężną, nie mogę bez ujmy na honorze słuchać takich słów. Nie przystoi mi to i nie będę mogła więcej do ciebie przyjść. Wybiegłam, chociaż słyszałam, że się poruszył i syknął z bólu, wołając mi po imieniu. Nie odwróciłam się jednak, zbiegłam do wielkiej sali. Była tam pani Islauga i kładła łyżką rosół z kociołka do miski. Podeszłam do niej szybkim krokiem. Twój syn cię potrzebuje, odezwałam się. Nie proś mnie więcej, bym do niego szła. Spojrzała na mnie i poznałam po jej twarzy, że domyśla się, co zaszło i nienawidzi mnie, ponieważ nie uległam. On zajmował najczulsze miejsce w jej sercu. Jemu należało się wszystko. Ty głupia, prychnęła. Byłabym jeszcze głupsza, gdybym uległa. Na tyle sobie pozwoliłam i usunęłam się jej z drogi, gdy trzymając w dłoniach przelewającą się miskę, pospieszyła do komnaty Torosa. Zostałam przy ogniu, wyciągając doń zziemnięte ręce. A może istotnie byłam głupia. Co takiego miałam od Kerowana, co by mnie trzymało przy nim? Kryształową zabawkę po 8 latach małżeństwa, które nie było małżeństwem. Lecz nie miałam wyboru i nie żałowałam tego, co zrobiłam.